Rozdział 12. Świat demokracji bezpośredniej. Ostatnie dekady w większości zakątków świata stały pod znakiem demokratyzacji. W wielu państwach i regionach demokracja została wcielona w życie. Mimo tego dla większości ludzi rzeczywistość wciąż pozostaje daleko w tyle za ich demokratycznymi aspiracjami. W dalszym ciągu za mało jest demokracji bezpośredniej. Problemem jest nie tylko niewystarczająca ilość demokratycznego prawodawstwa, ale również jego słaba jakość. Ponad 200 lat po rewolucji francuskiej jedna prosta zasada zakorzeniła się w świadomości większości ludzi. Władza ustawodawcza oraz wykonawcza opierać się powinny na woli obywateli. Rousseau ujął to tak. Jeśli każdy mężczyzna i każda kobieta bierze udział w tworzeniu praw, które nimi następnie rządzą, muszą oni podporządkować się tylko sami sobie. Ponad 60 lat po przyjęciu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku świat zbliżył się do demokratycznego ideału wyrażonego w tym bardzo ważnym dokumencie. Artykuł 21 tej deklaracji mówi: każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio oraz wola ludzi jest podstawą władzy rządu. Podczas Światowego Szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 roku wszystkie rządy opowiedziały się za pełnym uczestnictwem obywateli w życiu politycznym. Echem tego wydarzenia było ogłoszenie przez sekretarza generalnego ONZ na początku 2010 roku nadchodzącej dekady dekadą demokratyzacji demokracji. O ile jeszcze w połowie lat 80. niewiele ponad 40% wszystkich państw świata stanowiło podstawowe wartości demokratyczne, w roku 2010 odsetek ten wzrósł do 65%. Przyrost liczby krajów, w którym dostępne są instrumenty partycypacji obywatelskiej, jest jeszcze bardziej imponujący. 9 na 10 państw ma przepisy przewidujące jakąś formę bezpośredniego wpływu obywateli na proces ustawodawczy i podejmowanie przez władzę decyzji. Ludzie stają się również coraz bardziej świadomi swych demokratycznych praw. Z badań przeprowadzonych w 19 państwach w pierwszej połowie 2010 roku przez organizację World Public Opinion wynika, że 85% ankietowanych uważa wolę obywateli za fundament władzy rządu. Zdaniem 74% badanych zasada suwerenności narodu wciąż w praktyce nie jest realizowana w wystarczającym stopniu. Mówiąc inaczej, ludzie na całym świecie zgadzają się, że demokracja bezpośrednia musi być zasadniczym elementem życia publicznego. Większość z nich jest jednak również świadoma, że jest to wciąż niespełniony postulat. Nauka poprzez praktykę. Każdy, kto prześledzi bieg wydarzeń na świecie w ostatnich latach, spostrzeże, że proces demokratyzacji społeczeństw nie jest zjawiskiem linearnym. Nie ma już śladu po euforii związanej z tempem przemian w latach 90. Po upadku muru berlińskiego mówiono nawet o końcu historii, a zachodnia demokracja przedstawicielska miała być czymś, co każde państwo na świecie powinno u siebie wprowadzić. Tak się jednak nie stało. Odżyły stare, ukryte konflikty i doszło do krwawych konfrontacji w wielu miejscach globu, w Europie Południowo-Wschodniej, w Afryce Środkowej i Środkowym Wschodzie. W następstwie globalizacji rosnących gwałtownie cen niektórych surowców reżimom autokratycznym, takich jak Chiny, Rosja i niektóre państwa arabskie, udało się nawet skonsolidować władzę. Pęknięcia pojawiły się ostatecznie także w starych demokracjach, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, gdzie w imię wojny z terrorem ograniczono podstawowe wolności obywatelskie. Dynamicznie rozprzestrzeniająca się globalizacja zaczęła ponadto podkopywać polityczne i prawne umocnienia państwa narodowego, wywołując narodowo-konserwatywne reakcje po obu stronach politycznego spektrum. Zarówno prawica, jak i lewica zaczęły sprzeciwiać się integracji w odniesieniu do polityki wewnętrznej i zagranicznej. Powiązanie między suwerennością narodu, prawami człowieka i praworządnością, na które zaczęto zwracać uwagę po rewolucji francuskiej, a które po II wojnie światowej zostało zapisane w konstytucjach i kartach, zaczęło być i nadal jest kwestionowane. Jeśli zaś chodzi o przyszłość demokratyzacji, Larry Diamond, redaktor Journal of Democracy, stwierdził z pewną dozą sceptyzmu w jednym z artykułów dla Foreign Affairs, że zanim demokracja będzie mogła się rozprzestrzenić, musi głębiej zakorzenić się w miejscach, gdzie już wykiełkowała. Gdzie i w jaki sposób demokracja bezpośrednia naprawdę zakorzeniła się w ostatnich 200 latach?
Instytucja referendum konstytucyjnego narodziła się w trakcie rewolucji amerykańskiej. Pierwsze głosowanie ludowe odbyło się w 1639 roku w Connecticut, ówczesnej niezależnej kolonii. Zmiany nabrały tempa jednak dopiero w trakcie tworzenia nowej konstytucji w Massachusetts i New Hampshire w latach 1778-1880. Referendum konstytucyjne zostało przeniesione na grunt europejski przez rewolucyjną Francję. Zgromadzenie Narodowe ogłosiło, że o konstytucji zdecydować powinni sami obywatele. W sierpniu 1793 roku 6 milionów uprawnionych do głosowania Francuzów wypowiedziało się w sprawie nowej demokratycznej konstytucji kraju. Prawie 90% biorących udział w referendum opowiedziało się za nowym ustrojem, który przewidywał m.in. możliwość zwołania przez 10% wyborców referendum. Jednak to nie we Francji, ale w sąsiadującej Szwajcarii podjęto kolejne kroki w ewolucji praw obywatelskich. Stamtąd powróciły na kontynent amerykański, do północno-zachodnich stanów USA pod koniec XIX wieku oraz do Urugwaju na początek XX wieku. Konstytucja powstałego w 1901 roku Związku Australijskiego inspirowana była amerykańskim federalizmem i szwajcarskim systemem podwójnej większości przy zmianach konstytucji. W Szwajcarii już od ponad wieku, w Australii, poprawka do konstytucji musi być zatwierdzona przez większość głosujących i większość kantonów krajów związkowych. Dopiero po II wojnie światowej instrumenty demokracji bezpośredniej zyskały polityczne znaczenie w wielu innych państwach świata, we Włoszech, na Filipinach, w RPA, Ekwadorze, Kanadzie i wielu innych. W ostatnich 200 latach zorganizowanych zostało ponad 1500 ogólnokrajowych referendów na całym świecie, połowa z tej liczby w ciągu ostatnich dwóch dekadach. W wielu państwach świata inicjatywy ludowe i referenda stały się nieodłącznym elementem nowoczesnej demokracji reprezentatywnej. Jest tak mniej więcej od w połowie stanów USA, w Szwajcarii, a nawet w dziedzicznej monarchii, jaką jest Liechtenstein. Niemniej jednak w większości miejsc na świecie obywatele nie mogą w ogóle albo mogą jedynie w bardzo ograniczonym stopniu wpływać bezpośrednio na decyzje polityczne. W wielu przypadkach panuje chaos pojęciowy. Plebiscyt zorganizowany przez prezydenta bywa nazywany referendum, a inicjatywa ludowa, jeśli jest często określana mianem petycji. Występuje również poważny problem źle skonstruowanych przepisów, np. zbyt wysokich progów frekwencyjnych, które zaburzają demokratyczne decydowanie. Ponadto pojawiają się znaczne przeszkody natury praktycznej, krótkie terminy na zbieranie podpisów, a nawet nierespektowanie wyników referendum przez władze. Rządzący często postrzegają instrumenty demokracji bezpośredniej jako zagrożenie dla swojej władzy, podobnie jak inne elementy nowoczesnej demokracji reprezentatywnej, w tym transparentność i egzekwowanie praw człowieka, i chcą wpływać na partie polityczne, by wykorzystywały je w sposób instrumentalny. Wszystkie te czynniki mogą wyrządzić dużo szkody idei demokracji bezpośredniej. Podwójne wyzwanie. Świat demokracji bezpośredniej musi stawić czoła sporym wyzwaniom. O ile w ostatnich latach globalizacja kapitalizmu wciąż postępowała, pokazując swoje wady, proces demokratyzacji napotykał zazwyczaj na przeszkody. Wielu ludzi miało do czynienia z globalnym wymiarem rzeczywistości jako konsumenci, klienci, a nawet może jako inwestorzy, ale nie jako aktywni politycznie obywatele. Z tego też powodu, żeby zrównoważyć globalizację ekonomiczną, demokracja musi wejść na poziom transnarodowy. W przeciwnym wypadku wszelkie osiągnięcia nowoczesnej demokracji przedstawicielskiej zostaną zakwestionowane. Erozja demokracji w krajach o długiej tradycji demokratycznej następuje właśnie dlatego, że systemy polityczne są zorganizowane i legitymizowane w ramach pojedynczych państw, które w zglobalizowanym świecie coraz mniej panują nad swoimi sprawami. Demokracje są jak łodzie, których wiosła coraz częściej nie dotykają wody. Dotyczy to chociażby wielu problemów ekologicznych, które zazwyczaj są transgraniczne. Państwa działające w pojedynkę nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Wiele z nich boryka się z kryzysem nieefektywności i wiarygodności. Partie polityczne tracą członków, coraz mniej osób chodzi do urn, a pochodzący z wyborów politycy oskarżani są o nadużywanie władzy z korzyścią dla siebie. Państwa demokratyczne powinny postawić na ponadnarodowość i demokrację bezpośrednią. Takie podejście jest już praktykowane w Europie przez ostatnie 30 lat,
co zaczynało jako międzynarodowy projekt gospodarczy, stopniowo przekształcało się w ponadnarodową inicjatywę polityczną. Obywatele Starego Kontynentu do tej pory prawie 50 razy zabierali głos w referendach dotyczących istotnych dla Europy spraw, począwszy od Francuzów, Duńczyków, Szwajcarów i Norwegów w 1973 roku, aż po Irlandczyków, którzy w 2009 roku głosowali nad przyjęciem traktatu lizbońskiego. Przynajmniej pod jednym względem nowa europejska konstytucja jest demokratycznym krokiem milowym. Dokument ten po raz pierwszy w historii wyniósł demokrację uczestniczącą na poziom ponadnarodowy i jednocześnie wprowadził Europejską Inicjatywę Ustawodawczą, EIO. Od tego momentu milionowi obywateli Unii Europejskiej z kilku państw członkowskich przysługuje takie samo prawo jak Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Możliwość przedkładania Komisji Europejskiej propozycji nowego prawa. Debata poświęcona wprowadzeniu mechanizmów demokracji bezpośredniej na poziomie europejskim toczyła się nie wokół samej idei, ale konkretnego kształtu nowego instrumentu. Unia Europejska zorganizowała w 2010 roku szerokie konsultacje społeczne i opracowała szczegółowe zasady wdrożenia tego mechanizmu. O ile wzięto pod uwagę najważniejsze aspekty związane z przeprowadzeniem inicjatywy, infrastrukturę wspierającą potraktowano po macoszemu. Ma ono jednak zasadnicze znaczenie w przygotowaniu i wspieraniu obywateli, którzy chcą w pełni wykorzystać EIO. Pierwsze użycie ponadnarodowego instrumentu demokracji bezpośredniej w 2011 roku pokaże, jakie są jego możliwości i ograniczenia. Wszystkie ręce na pokład. Jednym z istotnych następstw upowszechniania się narzędzi demokracji bezpośredniej na całym świecie jest wzrost zainteresowania nimi organizacji międzynarodowych. Mowa tu o Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowym, Forum Federacji, a także Radzie Europy, zrzeszającej 47 państw, która opracowała wytyczne dla wolnych i uczciwych inicjatyw i referendów. Ostrzega w nich przed wymogami zbyt dużej liczby podpisów, krótkimi terminami na ich zbieranie i wysokimi progami frekwencyjnymi. W wielu zakątkach świata instytucje akademickie oraz organizacje pozarządowe zaczęły baczniej przyglądać się mechanizmom i praktyce demokracji bezpośredniej. W ciągu ostatnich 25 lat inicjatywy ustawodawcze i referenda zaczęto wprowadzać w wielu państwach Azji i niemalże w całej Ameryce Południowej, gdzie stosowane są głównie na poziomie lokalnym. Demokracja na najniższym szczeblu skorzystała na postępującej w wielu krajach decentralizacji administracji, co dało podmiotowość wielu grupom obywateli. W Indiach wprowadzono przykładowo samorząd na poziomie wiosek, ustanawiając jednocześnie zasadę, że we wszystkich ciałach kolegialnych co najmniej 1/3 osób muszą stanowić kobiety. Na Tajwanie, w Korei Południowej i Japonii instrumenty demokracji bezpośredniej pojawiły się na szczeblu lokalnym, dając milionom obywateli możliwość zaangażowania się w politykę. Droga do demokracji nie zawsze jednak jest prosta. Zarówno w Azji, jak i w Ameryce Południowej nowe demokratyczne praktyki muszą stawać do walki ze starym autorytaryzmem i demokracja nie zawsze wygrywa. Należy wspierać rozszerzający się coraz bardziej skomplikowany świat demokracji bezpośredniej, cierpliwie dążąc do celu, ale też nie tracąc z oczu starych i nowych zagrożeń. Konieczna jest wymiana wiedzy, rozwój i upowszechnianie wspólnych demokratycznych narzędzi oraz wykorzystywanie mechanizmów inicjatywy ustawodawczej i referendum na wszystkich politycznych szczeblach. Podobnie jak we wszystkich sferach życia społeczno-politycznego, również w przypadku demokracji bezpośredniej prawdziwe jest twierdzenie, że nie ma jednego uniwersalnego modelu. Każde społeczeństwo i pokolenie musi dostosować instytucje demokratyczne do obecnych realiów i potrzeb, tworząc solidne podstawy na przyszłość. Proces uczenia się tego jest złożony. Trzeba czerpać z własnego doświadczenia, ale również bacznie obserwować, co dzieje się w innych miejscach. Dla działaczy demokratycznych w Nowej Zelandii głównym celem jest zapewnienie wiążącego charakteru referendów kończących proces inicjatyw ustawodawczych. Demokraci w Niemczech skupiają się na obniżeniu wymaganej liczby podpisów i progów frekwencyjnych przy referendach, zazwyczaj zbyt wysokich. W obu krajach dostępne instrumenty demokratyczne są nadal rzadko używane, ponieważ wciąż nie umożliwiają tego, co obiecują – otwartego i sprawiedliwego udziału obywateli
w podejmowaniu decyzji politycznych. Jednak nawet te niedoskonałe rozwiązania istniejące już w wielu państwach mogą zostać wykorzystane, żeby zrobić krok naprzód. Warto przyglądać się krajom z rozwiniętą demokracją bezpośrednią, takim jak Szwajcaria, Stany Zjednoczone czy Urugwaj. W tych miejscach instrumenty demokracji bezpośredniej są nierzadko wykorzystywane, żeby zmieniać reguły demokratycznej gry. W ten właśnie sposób nowoczesna demokracja bezpośrednia sama może rozwiązywać swoje własne problemy.